Jestem w Dance World, szkole tańca otwartej niedawno przez Agnieszkę Kaczorowską i dzisiaj z okazji tego, że się przeprowadziliśmy i tutaj będziemy nagrywać odcinki Patki w kulturze, rozmawiam z Agnieszką Kaczorowską, czyli tancerką Bożeną Sklaną. Kto nie zna Bożeny Sklaną? Agnieszka, fajny pretekst do rozmowy sobie znalazłyśmy, prawda? Bo tak naprawdę nasze drogi się skrzyżowały zupełnie przypadkowo. Bardzo Ci gratuluję tego miejsca, bo ono jest przepiękne i jak pierwszy raz tutaj weszłam, to ono spełniło moje oczekiwania w 100%. I naprawdę to jest niezwykły sukces, żeby od stanu deweloperskiego, który był niedawno tutaj, doprowadzić ten obiekt do takiego stanu estetyki i w ogóle energii, która tutaj jest. To prawda, aczkolwiek tutaj duża zasługa ludzi, którzy tutaj nad tym pracowali, czyli ekip budowlanych oraz architekta wnętrz, który to zaprojektował. Oczywiście wszystko w konsultacji ze mną i z tym, jak ja chciałam, żeby to wyglądało. Jakie warunki stawiała Ci prasa, kiedy chciałaś, nie chcę mówić wymóc, ale chciałaś wypromować swoją szkołę? Już w momencie, kiedy jakieś gazety, numery zwracają się do Ciebie o wywiad, zazwyczaj jest to albo ma podłoże promocji jakiegoś programu i mają taki nakaz z telewizji, albo są zainteresowani Twoim życiem prywatnym. No i w momencie, kiedy no jednak mam duże przełożenie medialne i tych wywiadów trochę udzieliłam i kilka okładek mam na koncie, to mówię, dobra, no to może taki wywiad teraz, no nie? Dzięki temu będę mogła powiedzieć o szkole. No i widzisz, spotykasz się wtedy z prawdziwym i brutalnym światem show biznesu, gdzie numery redakcji odpowiadały mi, dobrze, ale wywiad będzie Twój wspólny z Twoim chłopakiem, chcemy być pierwsi. Wspólna sesja, albo opowiesz nam o swoim życiu prywatnym. No nie. Założyliśmy sobie z moim chłopakiem, że nie wplatamy życia prywatnego w media, nie wrzucamy razem zdjęć, nie opowiadamy specjalnie o tym, wiesz, nie, jakby nie ukrywamy tego, no bo jakby po prostu jesteśmy razem, ale jest to na bazie tej prywatności, bo każdy powinien mieć ten świat prywatny, nawet jeżeli jest osobą publiczną. I wydaje mi się, że to jest taki klucz do szczęścia, bo znam wiele przypadków, które odsłaniają wszystko, dają sobie wyjść z butami, albo potem tego żałują, albo to po prostu wszystko się rozpada. Ja tego będę bardzo pilnować i pilnuję, więc jakby nie dałam się i mówię, dobra, zrobię to po swojemu. Nie muszę mieć okładki, nie muszę mieć wywiadu gdzieś, jeśli to nie jest wywiad stricte o moim życiu zawodowym lub o moim na przykład, no nie wiem, podejściu do życia, bo ja chętnie o tym opowiadam, o wszystkim tym, co jest związane ze mną, z rozwojem, ale nie chcę opowiadać o tym, no nie wiem, co robimy w piątek wieczorem, wiesz, czy jakie mamy najlepsze sposoby na randkę, no bo to jest nasze i tylko nasze. Więc tak spotkałam się z brutalną prawdą, ale postanowiłam, że zrobię to w sensie, że wypromuję, że wypromuję wiesz, szkołę tak czy siak, że zrobię to swoimi kanałami, że to i tak pójdzie w świat i gdzieś utrę nosa trochę tym wszystkim, którzy myślą, że inaczej się nie da. Jakimi przymiotnikami opisałabyś środowisko tancerzy? Aha. To zależy, czy negatywnie, czy pozytywnie. Twój wybór. Gdy popatrzę sobie na tę negatywną stronę i na przykład spojrzę tylko na środowisko tańca towarzyskiego, to jest tam od groma zazdrości, od groma. Jest tam jakieś takie leczenie własnych kompleksów straszne, mnóstwo polityki i takiego bardzo dużo takiej dwulicowości, ale wydaje mi się, że to w całym świecie, że to nie tylko w środowisku tanecznym, że jest mnóstwo ludzi, którzy no, robią dobrą minę do złej gry po prostu. Nie chcę też zamykać tancerzy w kolejnym pudełku, tak jak na przykład dużo ludzi mówi, że facet tańczący to na pewno gej. Nie, znam facetów, którzy tańczą i są bardzo męscy, zwłaszcza ci na najwyższym poziomie. Więc nie chcę opisywać tancerzy. Każda grupa ludzi ma swoje wady i zalety. Ale wydaje mi się, że tutaj bym bardziej podporządkowała to każdemu człowiekowi, tancerzowi z osobna. Tancerz jest na pewno zawsze, przynajmniej w 90% o wiele bardziej otwarty. On ma tą zdolność, nie wiem, może poprzez świadomość własnego ciała właśnie, jakąś taką znajomość siebie, bo taniec bardzo potrafi pozwala jakby zagłębić się w siebie i poznać siebie.
jest taki otwarty w ogóle na innych ludzi. Ja nie znam tancerza, który byłby jakiś taki wycofany i zamknięty. To zawsze jakoś tak otwiera i daje ten, tą możliwość pójścia do przodu, do ludzi, do innego człowieka. To jest chyba taka jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, która by pasowała do wszystkich tancerzy. Ja o tańcu nie wiem nic. Przyznaję się. Mam nadzieję, że dzisiaj mi jakoś tę lukę uzupełnisz. Musisz się dowiedzieć, ale to musisz spróbować. Ale to może później po nagraniu będziemy się uczyć. Ile wspólnego ma taniec z gwiazdami, z prawdziwym turniejem tanecznym? Bo kiedy ogląda się program, to to wszystko jest tak cukierkowe, takie opakowane po prostu jak prezent. Ja ci powiem, co ma wspólnego. Te same buty do tańca. Sukienki bardzo zbliżone już teraz w tej wersji polsatowskiej Tańca z Gwiazdami, te sukienki były na najwyższym światowym poziomie i rzeczywiście stroje w ogóle, nie? Poza tymi takimi wymyślonymi, kiedy był na przykład odcinek bajkowy, gdzie trzeba było się przebrać za pszczółkę Maję na przykład, no to te takie suknie rzeczywiście były często albo robione na wzór tych takich stricte tanecznych, turniejowych, albo nawet wypożyczane z pracowni krawieckich, z firm, które robią takie sukienki dla sportowych tancerzy. No to, że grała orkiestra zresztą wspaniała, Tomka Szymusia, to też jest w sumie troszkę podobne, bo na największych turniejach tańca gra orkiestra i to jest najwspanialsze, co może być, bo jest ogromna różnica pomiędzy tym, jak gra orkiestra, a tym, jak puszczą muzykę z głośników. I to tyle. Najważniejszy jest efekt, czyli żeby ta twoja gwiazda wyszła w piątek i zatańczyła, dała radę i się nie skompromitowała, no nie? Więc zupełnie w inny sposób tworzymy choreografię, niż są tworzone choreografie na te występy turniejowe. Ponadto wiesz, na turniejach jest te kilka, najpierw kilkanaście, potem do kilku par na parkiecie. Solowe występy są czasem w finale, w zależności od turnieju i tak dalej. A tutaj tylko solo tańczysz, tu w grupie to tam są pojedyncze tańce grupowe, które są tylko dla urozmaicenia odcinka. Kiedyś, kiedy tańczyłam sportowo, oglądałam nałogowo występy par tanecznych, czy solo, czy po prostu z turniejów. Mnie to motywowało, ja z tego bram oglądałam, fascynowałam się tym, to mnie ciekawiło. Teraz na YouTubie, wiesz, wszędzie w internecie, teraz włączam film, nawet najlepszej pary na świecie, że włączam i to jest dla mnie nudne. Więc ja potrafię zrozumieć ludzi, mimo że ja w tym świecie byłam 18 lat, których to nie ciekawi oglądanie tańca towarzyskiego, sportowego. Bo to może być nudne, bo to jest po prostu jest ładne, choć ma to pewną specyfikę inną, bo wiesz, dziewczyny są wysmarowane na maksa samoopalaczem, fryzury, wiesz, na żel, wszystko, paznokcie długie, mocny make-up, sukienka w połowie goła, jeśli chodzi... Właśnie to, przepraszam, że ci przerwę, to jest określone przez przepisy, jak powinna wyglądać tancerka? Znaczy są pewne przepisy a propos tego, że musisz mieć, że w rozpuszczonych włosach, chociaż chyba to też teraz już... w miarę byłoby dozwolone, nikt cię za to z parkietu nie wygoni. Musiałabym sprawdzić, ale to jest jakaś taki koncept po prostu, coś co się przyjęło bardziej, że tak ma być i koniec. Pamiętam mojej mamy zdziwienie, jak ja miałam lat 13, tańczyłam z partnerem rok starszym, więc w 14-15 i trenerzy kazali mi się samoopalaczem posmarować. Nie wiem, samoopalaczem, ja nie będę stópki samoopalaczem smarować. No jak zatańczyłam jeden turniej bez samoopalacza i było widać, że ja po prostu moje ciało wygląda mimo tego, że tańczę równie dobrze jak nie lepiej. Wygląda gorzej, więc nie można mnie lepiej ocenić, bo to się gorzej prezentuje na parkiecie. No to zrozumiała, że wiesz, że rzeczywiście w pewne rzeczy trzeba się wpisać, wpasować. Co to jest sędziotrenerstwo? Rozmawiałyśmy o tym, powiedziałaś, że to jest coś, co cię bardzo wkurzało, a nawet powodowało jakąś taką demotywację, jeśli chodzi o taniec, prawda, i o treningi. To jest w ogóle tak zadziwiająca sprawa w sporcie, jakim jest taniec, że to sędziotrenerstwo się w ogóle odbywa, czyli że ludzie, którzy trenują, są nauczycielami, mają swoje kluby, mają swoich podopiecznych, kilkanaście par, później jadą na turniej i sędziują te pary. To nic nie jest na tyle sportem obiektywnym, żeby powiedzieć, kto szybciej dobiegł na metę. Tylko musisz coś ocenić i postawić jakąś tam notę, no nie? Więc
trudno mi sobie wyobrazić, znaczy po prostu widzę to, że to się jest, wygląda w ten sposób, że kto więcej lekcji bierze u którego trenera, ten potem ma lepsze od niego noty na turnieju. Co jest dla mnie jedną wielką polityką i kupowaniem sobie swoich sukcesów. Niestety to się tak odbywa. Ja bym bardzo chciała, żeby ten świat tańca sportowego jednak został zmodyfikowany kompletnie i żeby było tam więcej obiektywizmu. Na pewno będzie to trudne w ogóle, ale ja dlatego tak bardzo mnie odpycha już od świata tańca towarzyskiego, bo to, jak ja tańczyłam sportowo, tego było znacznie mniej. Teraz to z roku na rok jest coraz większe. Ostatnio sobie uzmysłowiłam, że ja 6 lat temu zatańczyłam ostatni turniej, więc trochę minęło. Dlatego w ogóle nie chcę tam wracać. To mnie odpycha od tego świata turniejowego. Poza tym ja już mam za sobą etap rywalizacji i mi wystarczy zdecydowanie. Jestem na innym etapie życia. No ale mam takie marzenie, żeby gdzieś zrobić coś nowego, coś swojego. Co robisz coś nowego już teraz? Tak, to jest jakby pierwszy krok, wiesz, ale żeby potem właśnie jakby gdzieś prowadzić taki sposób rywalizacji, żeby tam nie było czegoś takiego jak sędziotrenerstwo. Zgodzisz się ze stwierdzeniem, że taniec jest dla ludzi bogatych? No, nie da się ukryć, że taniec jako taki sport jest drogim sportem, trochę jak tenis. Ludzie nie do końca postrzegają w ogóle to jako sport, bo jeszcze niewiele o tym wiedzą, już coraz więcej, bo jakby my tancerze staramy się to nagłaśniać, żeby ludzie wiedzieli, że jest coś takiego jak sport, taniec jako sport, że są w tym mistrzostwa, że są w tym zawody, że jest to trening jak każdy inny, który wymaga wiele poświęceń i nakładów pracy. I rzeczywiście na tym szczeblu sportowym to nie kosztuje mało. A trudno sponsorów, ponieważ nie jest to medialny sport, jak piłka nożna, która zawsze każdy mecz leci w telewizji. Turnieje tańca się bardzo rzadko emituje, niestety. One, przyznaję, nie są tak ciekawe w obrazku telewizora, jak są na żywo. Więc rzeczywiście nie ma to takiego wydźwięku, jak kiedy się jest podczas danych zawodów i się czuje tą energię od tancerzy. Jest to też niełatwo pokazać, aczkolwiek nasi ludzie tutaj w Polsce już to też pięknie robili, więc da się. The World Games były w lipcu i były tam elementy tego turnieju, całe tych dyscyplin tanecznych pokazane. Miałam przyjemność to też komentować w studio i no i bardzo ładnie to było zrealizowane i z tego co wiem też niemało ludzi przyciągnęło przed telewizory, więc kto wie, może ten taniec wejdzie w tą medialną stronę, co spowoduje, że ci sponsorzy będą. Rozumiem, że jeżeli oni się trafiają, to raczej sponsorują albo sukienki, albo buty do tańca. Natomiast z jakimi kosztami należy się liczyć, kiedy rodzic zapisuje dziecko do szkoły tańca? Takie jak twoja, bo ona się wyróżnia na tle innych szkół, prawda? O tym sobie też za chwilę pogadamy. To, z czym trzeba się liczyć, to że jeśli ktoś chce wejść na ścieżkę sportową, taneczną, to te koszta naprawdę są spore. Nie jest to tani sport, to są buty do tańca, które lepiej kupić jednak lepszej jakości, żeby wystarczyły po prostu na dłużej i żeby też zabezpieczały nasze stopy i nogi przed jakimikolwiek kontuzjami. Jeśli ktoś chce występować później na turniejach tanecznych, to musi zainwestować w pewien strój, który w zależności od dyscypliny tańca, mogę na bazie tańca towarzyskiego powiedzieć, że kosztuje od kilkuset do powiedzmy 2000 zł na takim basicowym poziomie dla dzieci, no nie? Później to już do kilku tysięcy podchodzi u dorosłych. Trenerzy, szkolenia, wyjazdy, jak się już jest coraz starszym, te koszty z roku na rok na pewno coraz bardziej wzrastają i nie ma co tego ukrywać. Ale ja na przykład chciałabym stworzyć tutaj w Dance World trochę swój świat taneczny i dać im fajny background, dać im taką bazę taneczną oraz mentalną, takie przygotowanie. Jeśli ktoś będzie chciał jeździć na zawody tylko w tańcu towarzyskim, to my go tam poślemy. Ale jeśli zdecyduje się być po prostu tancerzem, mieć dużą wszechstronność w tych dyscyplinach tańca, bo to tutaj dajemy, to stworzymy dla niego zawody, ale o tym jeszcze nie teraz.